Cześć, serdeczna strzałęcja, ja jestem J Bartek i witam was w filmiku nie z gry. Tak, już się każdy zastanawia, z czego to będzie filmik, czy to będzie vlog, czy to będzie jakiś Q&A, czy to będzie jakieś karaoke, nikt nie wie o co chodzi po prostu. Tylko ja wiem, i parę innych osób. I prawdopodobnie wiecie, ponieważ przeczytaliście opis tego filmu bądź jego tytuł, ale... Ale gdybyście nie przeczytali, to byście nie wiedzieli, tak? I w tym tkwi cały splendor. W związku z tym wszyscy mnie mówią: Bartek, nagraj jakiś filmik, nie z gry, bo ciągle z gier nagrywasz, czegoś nie robię, więc nie jest z gry. Dzisiaj wam przedstawię trzy najlepsze moim zdaniem suchary. Suchar numer trzeci. Tak naprawdę, że nie są najlepsze, ale ja porównam je po prostu ze sobą, tak? Suchar numer trzeci, czyli trzecie miejsce, to jest suchary z Wieback. Suchary z Wieback. Proszę bardzo, tak wyglądają. Teraz sobie spróbujemy tutaj. Nie sądziłem, myśląc o tym, że to tak niedobre jest. Ale może być. Nie będę się raczył całym, bo nie jest to niebo w gębie. Teraz może przejdźmy do miejsca trzeciego. Jest to pewne zaskoczenie, ponieważ nie jest to taki suchar typu suchar, tylko jest to delikatesowy skorpor czosnkowy. Czosnkowy, możecie sobie tutaj obejrzeć. Tak, dokładnie tak. I sobie tutaj też spróbujemy skorporu czosnkowego. Chyba wziąłem piętkę, ale spróbujemy sobie. I moim zdaniem tamten był lepszy. Tamten był taki, miał to słodki. Kurde, nakruszyłem się na klawiaturę, będzie ciężko grać teraz. Ten jest niby, pachnie czosnkiem, jak się powącha to. Powąchajcie sobie. Ale nie smakuje czosnkiem. 2 na 10, szczerze mówiąc. I pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Są to takie małe, niepozorne, bieszczackie suchary kupione w Hajnówce. Aż tu bieszczady zawędrowały. Zobaczmy sobie. Wygląda typowo jak suchar. O! Po etykiecie wyglądają lepiej. No więc moim zdaniem najlepszy był pierwszy numer, tyle powiem. A najsłabsze były te cząstkowe. Te są takie ok, ale są bardzo takie... ciągniste takie, wiadomo o co chodzi, tak? Był filmik nie z gry, możecie zostawić łapkę w górę. Jest to bardzo mile widziane u mnie pod filmem. Możecie również skomentować ten film, napisać, czy jakieś jeszcze takie filmy nie z gry, jakie mogę nagrać. Rozważę. I również możecie mnie zasubskrybować, jeśli mnie nie subskrybujecie, dołączyć do grupy na Facebooku. Cała masa rzeczy jest, które możecie robić. Obejrzyjcie poprzednie filmy. Tymczasem pożegna was najlepszy suchar. Cześć.